Witam Was serdecznie w takim krótkim odcinku z 7 Days Today, a chodzi dokładnie właśnie o o wydobywanie surowców, ponieważ youtuber, zagraniczny youtuber, no wiem, doku, wiem, że nie wszyscy oglądacie zagranicznych youtuberów, więc postanowiłem wam pomóc. No i ten youtuber Cage3484 bodajże pokazał w jaki sposób znaleźć odpowiednie surowce w świecie Seven Days. Tutaj więc co? Ja się przeniosę na serwer testowe, bo tam będzie najlepiej mi to pokazać i najszybciej. No, i e, poka pokażę Wam w jaki sposób znaleźć surowce, no i oczywiście, czy one tam się znajdują. Tak, po znalezieniu akurat tej podpowiedzi, jaki surowiec dany jest w tym miejscu, e, potem sprawdzimy, czy aktualnie właśnie w tym miejscu e, ten surowiec można było znaleźć. Więc co, przenosimy się teraz na mój, e, szybciutko na mój serwer testowy. No, okej, okay, jesteśmy na serwerze testowym. Ja tu się szybko uzbroję w odpowiednie narzędzia i broń, ponieważ no, świat, oczywiście, zombie jest niebezpieczny. To jest pierwszy dzień, więc ja tu praktycznie nie mam nic, wszystko jest od początku. Także przede wszystkim to, oczywiście, to jest tryb kreatywny, żeby to było szybko do pokazania. Czyli tak, narpio, weźmy sobie snajperkę. No, taka może być, może sobie przylosujmy ją troszeczkę, może coś lepszego się trafi, jakaś będzie mocniejsza, żeby. Ewentualnie, a może być taka, weźmy sobie teraz, szybciutko, troszeczkę amunicji do snajperki, no, dobra, i teraz tak, weźmy sobie augeraki jakiegoś znajdźmy, dobrego, o dobra, i teraz tak, przelosujmy sobie, żeby w miarę takiego dobrego mieć, eee, ile to może potrwać, ale jak już będziemy mieli, no przynajmniej te 400, żeby było. 450. No, może być. OK. 450. Repair kit potrzebujemy jeszcze, żeby augera naprawiać. Potrzebujemy jeszcze receptury na augerka, żeby go chyba naprawiać, nie jestem pewien, ale lepiej żeby go mieć ją. Czyli poszukajmy recepturki, weźmy sobie jedną i przeczytajmy. OK, no i weźmy sobie gaskany jeszcze. Gaskany sobie weźmy. 1000, no z dwa, no 4000 mogą być. No i dobra, i o co tutaj chodzi? Weźmy sobie na łopatę. Zaraz wam zademonstruję. Znajdźmy tutaj najbliższe takie poletko. Oczywiście, no tu, tu są surowce takie na, na wierzchu, no ale one na dużo nie starczają. Więc, czy po jakimś czasie już po gdy będzie rozwinięta rozgrywka, no i będziemy potrzebowali na przykład dużo saletry, żeby produkować dużo prochu, z którego będziemy potrzebowali dużo e, e, robić e, na przykład e, amunicji do naszych automatycznych wieżyczek, no to wtedy by, musimy poszukać sobie właśnie takich łatek e, żwirku. No i ten żwir podpowie nam, jaki aktualnie surowiec jest pod spodem. Oczywiście później to sprawdzimy zaraz. Ale na przykład tutaj będzie żelazo, prawda? Tutaj poszukajmy. Tutaj też jest żelazo i dalej poszukujemy. Kopiemy ten dźwirek, no oczywiście ja nie mam skilla, więc jest to problem dla mnie. O, tu jest już lid. Ej, kolego, ale ty mnie tutaj nie strasz, przyjacielu, bo tu przeszkadzasz bardzo wytężonej pracy w poszukiwaniu odpowiednich surowców. No i dobra. Sprawdźmy jeszcze tutaj co mamy. Tu jest też lid. Ale ja bym chciał na przykład znaleźć saletry, nie? No to szukamy, kopiemy dalej. Tu jest żelazo. No to poszukajmy sobie saletry. Tu jest też, dobra. To lecimy gdzieś dalej, poszukiwać. No dajmy na to, odpuśćmy sobie lit. Choć lit jest też bardzo potrzebny. A stamina mi spadła. No tak, zapomniałem, że na tym etapie to. No to augierkiem się pobawimy w takim razie. Coś mi tutaj idzie, drebce jeszcze nie. Żelazo dalej. Będziemy poszukiwali dalej. Też żelazo. Tu mamy węgiel. Proszę bardzo, tutaj mamy węgiel. Więc tutaj, dajmy na to, zaczniemy naszą, naszą, szukanie naszego surowca. Zróbmy sobie taki teren, tutaj mniej więcej w koło tego. Oczywiście, to można sobie zrobić dziurę i do najbliższego miejsca. Kopania tego surowca, no ale ja chcę tutaj to obudować mniej więcej, zrobić taką bardziej odkrywkę. To jest w celach testowych mniej więcej, żeby wam przedstawić, że będzie tu surowców. To jest troszeczkę jeszcze żywirka, więc rozszerzmy te pole, w którym będę kopał i zrobimy po prostu taką kopalnię odkrywkową i zobaczymy, czy faktycznie ten węgiel tutaj się znajduje. Bo wiadomo, węgiel też jest potrzebny, czyli co, kopiemy. Ja jeszcze skila nie mam, więc chwilkę to trwa. Ale między innymi zobaczymy, co w ten żwierek nam tutaj pokaże też. Widzicie? Pokazują się, pokazują się kawałki węgla. Czyli tutaj, pod spodem, gdzieś powinien być ten żwir. Ten, ten węgiel. No, kopania było. Co nie miara, ale w końcu udało się naprawdę daleko. musiałem się wkopać około. O, 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 o. tam było 65, czyli prawie 50 poziomów w dół, ale spójrzcie na to, co znalazłem. Znalazłem węgiel, czyli co? To, co było napisane, się sprawdziło. Prędzej czy później trafimy na, na rudę, która nas interesuje, czyli w tym wypadku jest to węgiel. Także szybka kopalnia szybkie kopanie, znalezienie surowców to jest podstawa do e, sukcesu w tej grze. A to co tutaj Cage 848 czy, czy tak, Cage 848 nam pokazał e, w całk w całkowicie się sprawdziło. Mamy rudę węgla tutaj. Więc ja jestem bardzo zadowolony z tego co było tu pokazane i troszkę żelaza i troszkę węgla. Nie wiem ile tego węgla tutaj jest, no ale fakt faktem. Węgiel jest. Także tak samo można zrobić z rudą y, saletry, lidu, y, z rudą żelaza. Y, więc szybkie kopanie stanęło przed nami otworem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Ja jestem zadowolony, nie wiem jak wy. Ej.